40. rocznicę ekspedycji 8 z 11 uczestników pierwszej jeleniogórskiej wyprawy w Karakorum spotkało się w Jeleniogórskim Centrum Kultury, by opowiedzieć mieszkańcom regionu nie tylko o wyprawie, ale i pasji do gór. Dla wielu z nich było to spotkanie po kilkudziesięciu latach. Są tutaj koledzy, z którymi nie widziałem się, jednym z kolegów, 40 lat od czasu tej wyprawy po prostu. Bardzo to takie poruszające wręcz, rzekłbym. Świetna wyprawa, świetne towarzystwo. Tam też zadzierzgnąłem przyjaźnie, które później przetrwały i skutkowały następnymi wyjazdami wspólnymi w góry. Spotkanie zorganizował Maciej Pietrowicz. W 1984 roku w Karakorum z Jeleniej Góry właśnie tę wyprawę kierował mój tata Jerzy Pietrowicz. Muszę powiedzieć, że to była moja pierwsza wyprawa i dzięki tej wyprawie zacząłem uprawiać himalaizm, gdzie byłem na 27 wyprawach na 8-tysięczniki i wspinałem się prawie we wszystkich górach. Warunki w Karakorum były bardzo trudne. Codziennie spadało pół metra śniegu, trudno było wyjść z namiotu, a co dopiero myśleć o ataku szczytowym. Była to szkoła życia, podkreślali uczestnicy. To zapamiętałem co pierwsze. Kierownika, który nauczył mnie chodzić w przyszłości z kijami, bo już miałem kłopoty z kręgosłupem. Alka, który nauczył nas chodzić po poziomicach, żeby niepotrzebnie nie robić kilometrów góra-dół. I nosić parasol w górach, jak leje. No i Kazia, który, jako że jestem ratownikiem, to Kazio jednak byłem takim pomocnikiem lekarza. No i też się nauczyłem wiele takich rzeczy, jak pomagać ludziom. Wyprawa na latok trzeci zakończyła się sportowym niepowodzeniem. To jest jeden z najtrudniejszych 7-tysięczników Karakorum. Góra piękna w kształcie. Prawie 7-tysięczna, no i naprawdę warta grzechu. Było to drugie tego typu wydarzenie w Jeleniej Górze. Pierwsze odbyło się w 2019 roku, kiedy to wspominano wyprawę na Annapurnę Południową.